Powiedzmy, że mamy prostokąt. Narysuję prostokąt. Oto prostokąt. Mamy dwie przekątne. To pierwsza z nich, a to druga przekątna. I ten prostokąt ma wysokość h, więc ta odległość to h i ma szerokość w. Ma szerokość w. W tym filmie pokażemy, że wszystkie cztery trójkąty mają takie samo pole. Gdy na to patrzysz, jest dość oczywiste, że ten dolny trójkąt, ten dolny trójkąt tutaj, będzie miał takie samo pole, co ten górny trójkąt, ten górny trójkąt, trójkąt odwrócony do góry nogami. Te dwa mają takie samo pole. To dość oczywiste. Mają taką samą długość podstawy i taką samą wysokość, ponieważ ta odległość to dokładnie połowa wysokości prostokąta. Są one symetryczne, to identyczne trójkąty i dlatego mają identyczne proporcje. Prawdopodobnie również oczywiste jest, że ten trójkąt po lewej stronie, że ten trójkąt po lewej stronie, ma takie samo pole co ten trójkąt po prawej stronie. To prawdopodobnie tak samo oczywiste. Co jednak nie jest oczywiste, to to, że te pomarańczowe trójkąty mają takie samo pole co zielono-niebieskie trójkąty, i właśnie to tutaj udowodnimy. Zatem musimy obliczyć pola różnych trójkątów. Zacznijmy od trójkąta pomarańczowego. Zanim to zrobimy, przypomnijmy sobie, jak oblicza się pole trójkąta. Pole trójkąta równa się 1, druga razy podstawa trójkąta razy jego wysokość. Podstawowa geometria. Teraz spróbujmy ustalić pole pomarańczowego trójkąta. Pole pomarańczowego trójkąta będzie równe 1, druga razy podstawa, więc podstawa pomarańczowego trójkąta to ta odległość w, w, więc 1, druga razy w. 1 druga razy w? Zapiszę to innym kolorem, takim jak zapisałem w? 1 druga razy w. A teraz ile wynosi ta wysokość tutaj? Jaka jest wysokość? Ile wynosi ta odległość? Już o tym mówiliśmy. To dokładnie połowa wysokości prostokąta, więc 1 druga razy wysokość prostokąta. 1 druga razy wysokość prostokąta. Więc ile to będzie? Mamy. 1 druga razy 1 druga to 1 czwarta razy szerokość razy wysokość. Więc 1 czwarta szerokość razy wysokość więc pole tego trójkąta to 1 czwarta szerokości razy wysokość. To samo dotyczy tego. Oba mają dokładnie takie samo pole. A jakie jest pole tych zielonych lub zielono-niebieskich trójkątów? Więc ponownie pole albo zapiszę to na zielono. Pole równa się jedna, druga podstawy. Te trójkąty są odwrócone, więc podstawą będzie ta odległość. Ta odległość. W tym trójkącie jest to ta odległość. To wysokość prostokąta, więc teraz zajmujemy się podstawą, którą w tym przypadku stanowi wysokość prostokąta. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt zagmatwane. Co teraz będzie wysokością? Co będzie wysokością trójkątów, które są odwrócone? Co będzie stanowiło tę odległość tutaj? Co to za odległość? To dokładnie połowa szerokości, zgadza się? To dokładnie połowa tej odległości. Ten punkt tutaj znajduje się dokładnie w połowie pomiędzy tymi dwoma bokami i tymi dwoma bokami. Więc ta odległość to jedna druga szerokości. Lub wysokość tego odwróconego bokiem trójkąta równa się jednej drugiej szerokości. Zatem wysokość tutaj to jedna druga szerokości. To troszkę zagmatwane. Podstawa jest równa wysokości prostokąta, a wysokość równa jednej drugiej szerokości. Jeśli to policzymy, to pole wyjdzie nam 1 druga razy 1 druga, czyli 1 czwarta wysokość razy szerokość. Możemy to także zapisać jako 1 czwarta szerokości razy wysokość, czyli jest to dokładnie to samo pole. Pole tego trójkąta to 1 czwarta szerokości razy wysokość i tutaj 1 czwarta szerokości razy wysokość. To dokładnie to samo pole, co pole tych pomarańczowych trójkątów. To ma sens, ponieważ pole każdego z nich to dokładnie jedna czwarta pola prostokąta. Mam nadzieję, że skorzystaliście z tego.